Dobra, kod chwilowo spacyfikowany. Zobaczymy, co tu dalej się działo, co ja tu robiłem. Po prostu sobie chodziłem. Mogę tam zejść teoretycznie, pewnie mnie zresetuje. Nie, okej. Okay. Sryciu, no uspokój się. Jezus. Dramat. Co z wodą? No to wszystko jest płytkie. Czy nie? No jest dosyć płytkie. Są te tetrisowe mosty, które są zablokowane aktualnie. No to pewnie nam tam powiedzą, jaka jest mechanika co do tego. Ha. Oho, co to było? Czy to znaczy, że za daleko się zapuściłem? Czy to był jakiś glitch w renderowaniu? Wow, no tutaj teren jest mocno otwarty. A co do miasta androidów, no to za bardzo nie miałem okazji się po nim rozejrzeć. O, hello. Czy to jest ogień Prometeusza? Czy nie? Ja go nie dotknąłem, sam się zaczął ruszać. Czy gdzieś mnie prowadzisz, czy co? O. Okej. Muzyczka jakaś inna. Czy to była żaby istnieją? O kurde. Shit is real. O. Tutaj coś mamy. Co to to jest? Nie mogę na to wejść za bardzo. Ha. Gdzie mnie prowadzisz? Z powrotem do mostu? Może to aktywuje ten most, czy co? Czy to po prostu... O. Okej. Okay. Na razie nie jestem w stanie podążyć, ale... Zobaczymy, gdzie to się zatrzyma. Czy jest sens za tym biegać na razie? Tam gdzieś poleciało. Dobra. Aha. Przy jednej z tych statuł, czy jeszcze dalej leci? No dobra, teraz spróbuję to złapać, jeżeli się da. Nie, nie da się. Aha. Ha. Okej. Ogień, czy co? Tak, chyba, nie wiem. Not all things must be balanced. When good is weighed against evil, tip the scale. Ha? Co, co? A, tu. Find my sprite. Czy to są wszystko statuły Prometeusza? Czyli mam... No okej, tak jak to zrobiłem, mam szukać tych ogników i podążać za nimi, aż dojdą do statuły, ale co mi to daje, to nie wiem dokładnie. Jakiś jedna gwiazdka. Jestem ciekaw, czy ten język da się faktycznie jakoś przetłumaczyć.
Trochę taki alfabet Morsa na sterydach. Duża otwarta przestrzeń. No czyli co? Są tu jeszcze gdzieś te ogniki może? O, ta muzyka mi się z czymś kojarzy. Jakbym już to gdzieś słyszał. O. Jest tu bardzo ładnie. W końcu trochę więcej życia w tym świecie się pojawiło. Tak, wiem, że mamy zagadki do rozwiązania, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął łazić w randomowe miejsca. O! Hello? Czemu to się tak świeci? Może dlatego, że to jest faktycznie jakiś obiekt, z którym da się interaktować. Myślałem, że będę mógł jeździć na rowerku. Ho? W researchu. Ciekawe. Czy to jakieś collectible? Czy co? Co to jest to? Nie wiadomo. Tam raczej nie wejdziemy. Jeżeli to jest... Nie wiem, czy to jest po prostu easter egg, czy faktycznie coś, co ma jakiś wpływ na grę. Jeżeli się nam w dzienniczku zapisuje. Dużo jest tych statuł Prometeusza. No nie wiem. Myślę, że to jest jakiś... A! To jest glitch renderowania, bo kamera myśli, że jest pod wodą. Chyba o to chodzi. A może jest pod wodą. Dobra, jakaś wysepka. Może tu coś znajdziemy. Kwiatki, żaby. Czy mogę coś zrobić z żabą? Chcę złapać żabę. Przywitać się. Żaby to też ludzie. Tu był ten pierwszy ognik. No i dobra, chyba koło zatoczyłem w takim razie. Więc może powinniśmy wracać do zagadek. Póki co. Ale no, jest ładnie, jest ładnie. No, muzyka taka trochę bardziej optymistyczna niż w jedynce, można by tak to sformułować. Okej, czy to kaloryfer? O. Słyszę żaby. Widzę cię. Nie znikaj. Są jakieś znajdźki, ale... No nie wiem, czy czemuś służą. O kurde, no. Nie wiem, czy będę mógł się powstrzymać, żeby nie zacząć grać w dwójkę w momencie, kiedy tylko wyjdzie. Widzę, że będzie problem. Może zdążę, kurde, z Gehenną. W sumie Gehenna nie jest tak duża. No ale są tam dosyć ciężkie zagadki, więc zobaczymy. Czy tu coś było? Dobra, wracamy na górę. Jestem ciekaw, co to za gwiazdkę znaleźliśmy. Tam było 1, 2, tam jest 3, 4, no a tu było nic. Okej, idziemy do 3, 4. Spróbujemy teraz zacząć od czwórki.
tak żeby zobaczyć, czy się w ogóle da. No raczej się da, bo czemu by się miało nie dać. Trójka miga, ale nie, zrobimy czwórkę. Najpierw słyszę jakieś dźwięki ciekawe. O, a propos. Cieszę się, że to wydaje dźwięk. Też nie wiem za bardzo jak tutaj dojść. Z góry trzeba by jakoś. Ach, niestety widzę platformówkowania ciąg dalszy. Ha? Prometeusz? O, o kuźwa. Or as others say, he's a creation of Hephaestus. What we may be certain of is that he was made of bronze and had but one vein, within which flowed a liquid substance like blood, which some claim was quicksilver, and others assert was ichor, such as flows in the veins of the gods. The loss of that liquid caused him to die, as a man dies when he loses his blood. May we not then say that Talos, though created as a machine or a toy, had all the essential properties of a man. He moved of his own volition. He spoke and could be spoken to, had wishes and desires. Indeed, in the tale of the Argonauts, that was the cause of his downfall. If then a machine may have all the properties of a man, and act as a man while driven only by the ingenious plan of its construction and the interaction of its materials according to the principles of nature, then does it not follow that man may also be seen as a machine? This contradicts all the schools of metaphysics. Yet even the most faithful philosopher cannot live without his blood. Zasada Talosa. O, czy sryć dalej wyje? No cóż, będziecie musieli z tym żyć, bo ja już myślałem, że wycie się skończyło, ale jednak nie. Nieważne. O! To jest też coś nowego. O! Czytnik dłoni. O! Jakieś dzienniki. Założenie nowego Jeruzalem. Dzień pierwszy. Hypatia. Chwila, moment. Baby steps. Valeria Contera Romero. To nie brzmi jak Android. O, co to w ogóle są za terminale? Martwe miasto. No, tym razem już to Android napisał. Dobra, na razie nie będę tego czytał. Czy to są jakieś takie... O, coś jak terminale z jedynki, ale nie do końca. Kurde, bardzo otwarty świat tutaj przynajmniej. W tych... zagadkowych częściach. A właśnie, bo się znowu zagapiłem. Chciałem zobaczyć, jak tam wejść po ten ognik. Trzeba by tu jakoś na górę chyba stąd zeskoczyć, z tej góry. Ale jak wejść na górę, to jest inne pytanie. Strujeczki, rozumiem. Jakoś. No to nie. Zaraz, czy tu się zaczyna trójka? Tak. Trzeba jakoś na ścianę wejść. O, już widzę jak. Nawet. Ups. Prawie dobrze. Zaraz, co? A, wyszedłem. Tururu. Co to było gdzieś tu? Just picked up some kind of decryption key. Could try using it on those terminals inside the puzzles.
to jest coś innego niż te jakieś gwiazdeczki Iskra Prometeusza. Okej, drogowskazy są dosyć ładnie rozmieszczone. Czwórka jest w tą stronę. Dobra, więc zacznijmy od czwórki. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli nie po kolei będę robił. Tu jest więcej tych statuł. Jezus Maria, nie mogę się oprzeć. Nie mogę się oprzeć eksploracji. O, piątka. Tu jest kolejny jakiś terminal. Jest jakiś audiolog. Życie Trevora. O, coś z Extended Lifespanem. To ściągnąłem. Aha. Recording these time capsules for you out there, I guess. Robot people of the future. Hi. And I thought to myself, surely they'll want to hear more than the wisdom and insight of a brilliant scientist like Alexander Drennan. Surely they also want to know what I was thinking, a dumbass hardware engineer from Staten Island. Tell us about your insights, Trevor. Why did you spend your last months on Earth helping a crazy old Russian guy build the world's biggest backup drive? Well, let me tell you my story. When I was... Yes, Frank! I'm recording right now. Uh-huh. No. You know what? Why don't you go? Okej. To trochę tak... czy to nie był ktoś, kto grał w Portalu dwójce? O, okej. Piąteczka już jest poza obszarem dema. Czyli mamy kogoś poza Aleksandrą. Ktoś, kto bardziej pracował dla Arkadiego i archiwum. No dobra, to jest bardzo otwarty świat. Jak na Talosa. W takim razie, okej. Czy tu była czwórka, czy nie? Ha, chwila, moment. Co my tu mamy? Wygląda interesująco. Czy to jest robot uczący inne roboty? Robot z kotem? Czy to jest jakaś wizja, powiedzmy, stworzenia świata? W sensie świata androidów? Ej, no jestem zachwycony tym, co tu widzę. To dopiero będzie, kurde, seria trwająca długo. No już widzę siebie przeczesującego każdy centymetr tych otwartych przestrzeni. Aha, to była jakaś taka podpora. Dobra, bo oczywiście się zgubiłem, gdzie była ta czwórka. Jest na kompasie w razie czego. Tam gdzieś. O! A, już myślałem, że... No... Powinno tu się dać wskoczyć. Piątki nie ma w demie, ale można zobaczyć, co w niej jest. Jest RGB, przyrząd. RGB konwerter, tak to się nazywało. Jakieś inne rzeczy. Jammery. Dobra, wróćmy do czwórki. Żeby to nie trwało wieczność. Chociaż i tak będzie trwało wieczność. Ale chciałbym zuploadować to. Może przynajmniej dzisiaj.
Nie wiem, czy to potnę na kawałki, bo pewnie potnę, tak nie wiem, na 2 czy 3. Zależy, ile jeszcze kontentu tutaj w tym demie będzie. To są te statuły, które, nie wiem, wyglądają trochę jak jakieś takie... Kurde, nie wiem co. Z czymś mi się to kojarzy, ale jakoś nie mogę tego wyartykułować. Takie posążki dziwne. Panie Zielonka. Szok. O. Trochę dziwne jest, że tu jest taka duża otwarta przestrzeń. Aha, tu kolejne rzeczy. Gdzieś dalej. Prowadzące. Niedostępne w demie. To jest zagadka. Ha? Czy to jest coś? Czy to jest nic? Pięknie, pięknie. Co to to za wieżyczka? Tu mamy jakiś taki trójkąt na kompasie, a to pewnie to, co jest tam niedostępne. Gdzieś dalej. No nieźle. Też wieżyczka. Dobra, przynajmniej są jakieś takie ścieżki, po których można mniej więcej się orientować. Słyszałem jakiś dźwięk. Chyba, że to było z muzyki. To dokądś prowadzi, też niedostępne. Nieźle. Czy wreszcie wrócę do tych zagadek? Czyli pewnie jeszcze tylko trójka i czwórka będzie dostępna. I myślę, że na tym zakończymy demo. Skoro piątka była już zakazana. Co to jest to taka mgiełka tam o przede mną? Jak podchodzę, to znika. Nie wiem, czy to tak ma być. Czy to jakiś artefakt renderowania? Dobra, czwórka tam. Tu gdzieś. Czy to jest czwórka? Idziemy. Lasery. Kostki. Alternatywna opcja. No dobra, mamy to zasilane przełącznikiem. Co to to jest? Szyba. Czy lasery działają przez szybę? To by miało sens. Zaraz, wziąłem to? Nie. Czy to jest tutorial, że lasery działają przez szybę? Jakoś tak trochę... Nie działają. Nie mogę się podłączyć. A. Ale w ogóle dziwne. W dwójce to mogłem się połączyć, nawet jeżeli ich nie widziałem. Tylko po prostu by nie działały. To chyba będę musiał zrobić tak. No i to nie wiem, czy by się da... Działają przez szybę. Ale czemu nie mogłem się do nich skonektować? Nie działają. Przecież widzę, że nie działają.
Tutaj nie wiem, czy to by się dało zrobić bez użycia tej opcji podnoszenia, bez przerywania połączeń. Bo z tego, co widzę, muszę zrobić tak i położyć to na kostce, co byłoby chyba niemożliwe bez tej opcji. Czyli to jest progres. O, wieża. To w trailerze ją było widać. Czyli to jest też pokazany progres całkowity jakby tego, tej sekcji, powiedzmy. No to dziwne, że przez szyby się nie da laserów podłączać, no ale okej. Czy mogę teraz tego użyć? Ha! O tak, ogień został uwolniony. Mogę zrestartować. Mocny restart widzę. No ale ten jest dalej zaliczony. Jest zaliczony. No, chciałbym jeszcze spróbować użyć tego nie ognika, bo on wiem co robi, po prostu rozwiązuje zagadkę. Ale chciałbym użyć tej gwiazdki. Co to jest? I do czego służy? Bo tego nie widziałem w żadnym trailerze, ani w żadnym gameplayu. Więc nie wiem, co to jest. Tu mamy jakąś złotą ikonę. A, to jest ta brama na kompasie. No nie wiem jeszcze, czy zaraz trójka była tu. Nie wiem jeszcze, czy w finalnej grze będę używał tego kompasu, czy nie. Może powinienem, bo znając moje poczucie orientacji przestrzennej, to może powinienem. Żaby szaleją. Żadnych sekretów na razie nie widziałem, co nie znaczy, że ich tu nie ma. Hello? A propos, aha. Nieważne. Wejdźmy. A, Roszada. To chyba widziałem na jakimś filmiku, ale nie pamiętam, czego to dotyczyło. I tak, potrzebujemy czerwonego lasera. A tu mamy konwerter tylko. A, tutaj mamy przycisk. Okej, jest zielony. Mi jakoś specjalnie. Okej, może jednak. Czy jestem w stanie. Chyba będę musiał stanąć na tym. Ale to wtedy nic nie zdziałam. Ciekawe. A, tutaj będę musiał otworzyć. Zobaczymy. Zielony i czerwony da nam niebieski. Czy da się tak? Da się, okej. Teraz potrzebuję czerwonego, czyli zielony i niebieski będzie potrzebny. Zielony i... a gdzie jest niebieski? Tam jest niebieski. Nie, nie ma niebieskiego. Czyli niebieski będę musiał sobie stworzyć sam. W ten sposób. Pokazuje nam, że on jest niebieski teraz. Ale czy ja będę w stanie do zielonego się dostać? No nie. Bo mi przetnie wiązki. Roszada. Czyli muszę to inaczej postawić jakoś. Czy tu było coś jeszcze? Nie, tu nie ma nic. Niebieski. Myślę, że inaczej. Ale zaraz. Nie ma innych źródeł.
jest tylko czerwone i zielone, które generuje niebieskie. A czy jak po prostu się podłączę do zielonego? Nie, to nie działa raczej. To daje nic. To nam da nic. No tutaj musi jakiś stać, bo inaczej źródełka nie... Chwila. Czy z samego czerwonego nic nie wygeneruje? Muszą być dwa źródła podłączone, więc no tak chyba musi być, czy nie? Niebieski i czerwony nam da zielony na przykład, no ale... Dokładnie, to mi nic nie daje, samo w sobie. A, moment. Wiem. Chyba. Ja tu będę musiał to przytrzymać ręcznie. Tylko jakoś zmienić konfigurację potencjalną. Chwila. Miałem jakiś pomysł, ale mi umknął. Może tak? Lepiej. Tutaj musi być przytrzymane. I teraz, jak ja będę stał tu... Właśnie, przecież mamy tu zielony. Co ja kombinuję? A tu jest niebieski, no. I easy. Co? A no, dobrze. No dobra, podobają mi się te konwertery. Oho. O, czy jednak to nie koniec demo? No dobra, tylko jaka kapsuła? A, wiem która. Ło. Czy ja mogę coś tutaj zrobić z tym? Chwila. Sprawdźmy controlsy. Bridge building. No nie, no to po prostu myszą się operuje jakoś kółkiem konkretnie. Ale to raczej wygląda jak było zjamowane albo nieaktywne, więc na razie nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, no to tego. Chyba muszę się cofnąć. Tu były jakieś cztery puzelki. Tam jest... Nie wiem, czy tam jest... No tam chyba jest progres. Czy tu jest progres? Kto to wie? W ten sposób... Momencik... Pierścień trawiasty... Wschód 1... Czyli tu mamy... puzelki różne... Tu są jakieś rzeczy... Co to jest to? Czyli tutaj jestem, tutaj są jakieś nieznane i tutaj pewnie jest pozostała część dema, gdzieś na południu. Czyli mam jakby cztery huby po trzy sekcje. Właśnie, okej, to są główne puzzle. Zaginione puzzle, to są jakieś te trójkąciki, złote puzzle. Jakieś zaginione laboratoria, gwiazdki! Się zastanawiałem, co to jest. To jest po prostu gwiazdka. Okej. Rozumiem. No nie wiem, czy drugą mógłbym zdobyć. Może ona jest zamknięta gdzieś w tych pozostałych niedostępnych puzzlach.
No dobra, to jedziemy tam, południowe wybrzeże. Nie wiem, jak to wygląda. Ha. Czy to jest jakiś quick travel system? Podejrzewam, że też to nie jest całość gry, to co tutaj widzimy. Że no, to jest tylko część. Pustynnie bardziej. Trochę tutaj coś z renderowaniem jest nie do końca chyba. Czy to tak ma być? No nie, tak miało nie być. Tekstury się nie doczytały. Aha. Okej. Czy to są jakieś logi? Nieźle, nieźle. Dobra, dobra, da się to zatrzymać. Or as others say, he was the creation of Hephaestus. What we may be certain of is that he was made of bronze and had to once. Whether it is true that... Ja pierdzielę. O, da się. Prawym. Tutaj już cztery są rozwiązane. Cztery czekają. Rozwiązane są gdzieś tam. Mogę tam iść? Mogę. O! O, o, o! No, co się stanie? Razem Elohim już nic nie mówi. Ciekawe, jak to wyjaśniają. No właśnie, bo... Tak, taka myśl mi przeszła przez myśl. Myśl mi przeszła przez myśl. W pierwszej grze wszystko się działo w symulacji, więc tak naprawdę tam można było różne cuda robić, typu podróże w czasie, no tam nagrywarka i tak dalej. Ale tutaj wszystko dzieje się w rzeczywistym świecie chyba, więc te wszystkie przyrządy muszą jakoś fizycznie działać, co jest ciekawe, bo nie wiem jak one działają. O! Wyglądało, jakbym być może trochę się uszkodził. Nie wiem, czy jest jakiś... Chyba nie mam żadnego zdrowia ani nic takiego. Ha. Te niby są rozwiązane, ale mogę tu wejść. Czy nie mogę? Ciekawe. Okej. Teleport działa tak, że po prostu do niego się teleportuje. Ho. Okej, czyli te zagadki niby były rozwiązane, ale ja mogę je rozwiązać jeszcze raz. Dobra, jaki jest tutaj cel tej zagadki czegoś? Jest drabina. No, halo. A, muszę użyć aktywnie drabiny. Aha, czyli to był początek. Teraz się softlockowałem, bo nie widzę teleportu. Czy tak o można? Nie można, chyba nie. Przez bariery nie da się teleportować, ale przez kratki bym mógł, gdybym go widział. To reset. Dobra, zróbmy te zagadki też. Chociaż teoretycznie są rozwiązane. Czy mogę położyć ten teleport... i go odpalić w ten sposób. A! Zaraz. Nie to miałem na myśli. Bardziej coś takiego. A. Czyli tak samo jak w jedynce to działa.
Dalej nie da się po schodach chodzić. A tam w ogóle coś jest. Jakoś w ogóle tego nie zrozumiałem. O. Trzeba dwóch rzeczy, żeby tam przelecieć. Jeszcze wiatraczek jest potrzebny. Czemu to jest? A. Kratka z barierą. Okej. Czy mogę po prostu zrobić tak? Mogę. Easy. Teraz weźmiemy teleporcik. Bzium. Powinno być teoretycznie łatwo. Niekoniecznie. Tutaj muszę mieć dwie rzeczy. Muszę tam siebie... Nie, siebie tam raczej nie muszę. Tu wystarczy mieć kostkę i teleport. Okej. To easy. Ale jeszcze jest potrzebny wiatraczek. No to chwila. Pyk. Dobra, teleport jest interesujący nawet. Aha. Zrobione. Zaraz. 5 na 8. Aha. Dziwne, to nie wiem w sumie, czy to było zrobione. Jedynka jest zrobiona. Może jednak te puzzle miałem zrobić. Mapa. A, 5, 6, 7 i 8 jest zrobione, nieważne, no to inaczej to interpretowałem. Kurczę, ładna architektura tutaj się dzieje. O Jezu, co to było? Mosty. Po tamtej stronie coś jest, ale chyba jest zagrodzone dostępem. Aha, ósemka i inne. O, tutaj w ogóle jest jakieś wejście. Tam jest... Widzę statua. Da się tam dojść. Oho. Coś się dzieje. Research log. Monument Sfinksa. Okej, okay. Czyli to mi wygląda na taki, tak jak w jedynce były QR kody, które nie były automatycznie przetłumaczone. To mi to przypomina. To może być jakieś te kwadraty, to może być jakiś diagram do jakiejś zagadki, ale jest też tekst w tym języku Androidów tutaj gdzieś naokoło, który pewnie da się przetłumaczyć, a nie jest automatycznie przetłumaczony. No dobra, dobra. Na razie się tym chyba nie będę zajmował. Ale miło, że takie rzeczy są. Czy to jest Sphinx? Dobra. O, kotwica. Się tam gdzieś wejść, czy się utopię? Czuję, że się utopię. Jep. Prawdopodobnie.
A, w ogóle mi się zmieniło z trzeciej osoby na pierwszą. Nawet nie zauważyłem. Dobra, dwójka jest w ogóle tu. Aha, czy to są gwiazdki, te gwiazdki. Kto by się spodziewał? Dobra, róbmy po kolei na razie. O! Tak, mogę użyć tego ognia, żeby po prostu zaliczyć jakąś zagadkę, ale gdzie w tym fun? Tak, te miedziane jakieś takie ściany. Są lasery. Driller. Który robi dziurę, przez które da się wchodzić w interakcję, co jest miłe. Ups. Nie zauważyłem, że tu jest ściana. Wormhole. Czy tylko w tych miedzianych ścianach. No dobra. Co ja potrzebuję? Tam jest niebieski ten. Ale najpierw myślę, że trzeba będzie czerwony, żeby otworzyć. Z tamtej strony, jak to wezmę, to zniknie. Zniknie, zgadza się? Tak. Czy to nam coś daje? Daje na przykład... Gdybym wiertarkę tu ustawił. Tak, żeby dało się ją wziąć. No, teraz chyba zasłania. Da się ją wziąć? To byłoby... A, nie! Przewidzieli to, nie da się wziąć go przez jego własną dziurę, ale może jakby były dwa, to by się dało. Pytanie... Jeśli wezmę konektor... A, tam w ogóle jest jeszcze ten. Okej. To momencik. Jakoś. Nie, stąd nie dam rady. A co z niebieskimi w ogóle? Tego nie próbowałem. Ups. Nie, niebieskie są poza zasięgiem. Jep. Ogólnie trzeba przemycić przez barierę coś. Jeszcze tam jest przejście. Znaczy przejście. Tam jest teleport. To trzeba będzie teleport przemycić chyba. Może od tego zaczniemy. Da się, okej. Ale ja przez to nie przejdę, ja mogę tylko brać rzeczy. Okej. A, teleport w ogóle jest tutaj. Tam już jest końcóweczka. No dobra, to jest trochę bardziej zaawansowane. Trzeba się oswoić z tymi mechanikami. Dobra, co mi to daje, że mi to tam otwiera?
mogę się tam teleportować? A, bo tam jest bariera, która blokuje. Zaraz, zaraz. A, tędy wszedłem. Nie no, chyba muszę łącznik tutaj przemycić i to jest... To jest główna, myślę, rzecz. Czy taka odległość wystarczy? Nie? No zaraz, łącznik tam był chyba już wcześniej, czy nie? A, mogę to po prostu tam wepchać. A jak on będzie podłączony? Ciekawe. Wiem! Czy nie wiem? No. To będzie nam pilnowało tego, ale co dalej? Tu jest niebieski. Spróbujmy zrobić tam dziurę. Jezus, ta bariera jest upierdliwa. Tak, tam jest... Tam coś jest. Ale czy to mi coś da? Tu jest niebieski receptor. Chwila, ja po prostu potrzebuję wynieść łącznik tu. Ale jak to zrobić? Bardzo prosto. No może niekoniecznie aż tak prosto. Najpierw zróbmy to. Chwila, to co? A. No. Jak zwykle przekombinowuję. Mamy teleport. Pyk. Siema. Tutaj potrzebuję niebieskiego lasera. Czy przy pomocy teleportu możemy przechodzić przez dziury? Ale myślę, że trzeba wynieść najpierw ten łącznik. Więc to zrobimy jakoś tak. To powinno wystarczyć. No i teraz już raczej wszystko załatwione. Ha, no to było interesujące. Co, jeszcze dwie zagadki. Hello. Kolejny terminal. Ha? Jak to nie ma danych? One day, undoubtedly, an expedition will pass by this island. It will seek to document facts and statistics, to enumerate reasons for us not to look more closely. That is what we do now. We seek facts rather than truth, because truth might frighten and unsettle the comfortable people who like to sit in their conference rooms and debate which corners we should cut today. These people
like to imagine the chaos that could come one day, like a comforting fairy tale of distant darkness. But they do not see the chaos that is at our walls right now. The chaos that also lives within us. A force that is both necessary and appalling. Kurczę. O, co? Interfejs? No właśnie. Tak się zastanawiałem, czy to jest dziennik Androida, czy człowieka, no raczej Androida. Z tego co widzę, był jednym z tych apostołów pierwszych. Ale dobra, no, tam jest dużo pozamykanych rzeczy, chyba. Czy to była ta pierwsza zagadka, którą zrobiłem? Bardziej nad jakimiś logami i tekstami będziemy się koncentrować już we właściwej rozgrywce. Na razie bardziej jestem zaintrygowany. Znaczy... No, jestem zaintrygowany wszystkim. Chciałbym też sobie coś zostawić na później. Więc na razie się skupimy na zagadkach. Przez ścianę. Dobra, jest teleport. Czy przez takie rzeczy on działa, ale jeśli tam wejdę, to nic mi to nie da, bo będę musiał zrobić dziurę. Czy to jest tutorial prawdopodobnie, który pokazuje, jak takie rzeczy robić. Teraz pytanie. Co dalej? Muszę ten teleport wynieść na zewnątrz jakoś. Przynajmniej jeden. Także zróbmy tak. Stąd mogę wyjść. Tu jest już końcóweczka. Czyli potrzebujemy zrobić dziurę w tej ostatniej ścianie. Okej. Myślę, że tutaj jakbym miał teleport, to by było dobrze. Czy jestem w stanie to zrobić? Jestem. Gdzie jest wiertarka? Tam. Mogę wynieść wiertarkę w tym momencie, zgadza się, tylko muszę mieć jeszcze jeden teleport. Okej, już chyba wiem, jak to zrobić. Pyk. No tak, nie mogę wynieść wiertarki jeszcze. Ale jak go przestawię tu, to już będę mógł. Pyk. O, okej, przez to się nie da. No dobra. Czyli jednak nie tak to trzeba zrobić. Ciekaw jestem czy jaki zasięg ma ta wiertarka. Też jakiś nieskończony. Okej, czyli jednak nie w ten sposób. Być może skopałem, bo teraz nie wiem. Nie będę w stanie, okej. Mogę zrobić tak. Tutaj mogę się teleportować.
może przemieścić po prostu teleport na, tam do środka i wyjść na zewnątrz. No, nie wiem, czemu ja tak kombinuję jak koń pod górkę, ale to po prostu jest to, co ja robię zawsze. Jeden teleport musi być tam. No, czyli te dwa, takie przekładanie teleportów to jest jak żonglowanie jammerami troszkę. Zgadza się. A... No, zaraz. A, okej. Okay. Kurde. Prawie dobrze. Ale nie do końca. Muszę tam przełożyć teleport. Jeden musi być na zewnątrz, a jeden musi być tam. Tylko jak zrobić, żeby teleport był tu? Muszę tu zrobić dziurę. Chwila. Może jednak dobrze kombinowałem, żeby wynieść wiertarkę na zewnątrz i wsadzić ją tu. Muszę wynieść ją stąd, potem wsadzić tam. Chwila. Muszę się przyzwyczaić do myślenia portalami, haha. Jeśli wyniosę... Teraz chyba... Jak zrobię tak... Ale nie, to teraz... No, jest mniej więcej to, co chciałem, ale... To mi nie pozwala wejść tam do środka. Tutaj nie ma drabiny z zewnątrz. Nie. Tam się mogę teleportować, kurde. Jak to ma być? Zaraz, stąd mogę wyjść bez wracania tam. Okej, to chyba jest dobra konfiguracja. Momencik. Skoro mogę stamtąd wyjść po drabinie, czy nic nie mogę zostawić? To jeśli byśmy... Ale jestem confused. To dopiero początek. No ogólnie nie jestem w stanie przenieść wiertarki przez dziurę, więc muszę ją wynieść na zewnątrz w ten czy inny sposób. Nie ma innej opcji. I muszę wiertarkę wynieść na zewnątrz. To jest jedyna opcja, żeby to zrobić.
Chwila. A jak zrobię tak? No ale teraz muszę... Tak, dobrze. Teraz po prostu tak. Jezus. To było... zbyt skomplikowane. Niż mi się wydawało. Nawet za dużo teleportów. Dobra, nieźle, nieźle. Teleporty pozwalają na ciekawe... kombinacje. A jakby tak wynieść teleport? Czy mogę się do niego teleportować? Z zewnątrz? Czy nie? Chyba nie. Albo jakoś stałem w złym miejscu. Czwórka jest gdzieś tam. To znaczy gdzie? Tam. Już widzę, że tyle tutaj może być poukrywanych rzeczy, że się w głowie nie mieści. Na przykład tu kotwica już była, więc co jeszcze może być? O, jedynka się znowu w rogu ustawiła. Czy to znaczy, że coś nowego nam tutaj doszło, czy co? Sphinx. Zaraz, czemu jedynka mi się świeci, jakby coś nowe? A, że to niby jest nowe. Okej. Okay. O, hello. To było, jak to oni nazwali? Jak ten trójkąt? Lost Puzzles. Jakieś zaginione zagadki. No tak czy inaczej niedostępne. O, kolejny Talos, znaczy ten Straton, czy coś innego. We begin with the self, because that is what determines our existence as individuals. But the self cannot exist without that which surrounds it. The citizen lives within the city, and the city lives. To jest na stronce Talosa dwójki. So now we must apply the principle we have discovered to the wider world and ask, if man is like a machine, could it be that the universe is similar in nature? And if so, what follows from that fact? Ten tekst jest na stronce Talosa dwójki. Najwyraźniej był dosyć istotny. Nie chce mi się kończyć, ale podejrzewam, że zaraz ten koniec nastąpi, bo czwórka to pewnie będzie ostatni. A może nie ostatni puzzle jeszcze. Wydaje mi się, że w tym demie może być jeszcze jedna mechanika pokazana, więc no, zobaczymy. Róbmy czwórkę.
Nawet fajne są te drogowskazy. Nie takie jakieś mocno rzucające się w oczy, ale dosyć subtelnie pokazujące. Przepychać przez coś. Znowu będzie wiertarka czy teleport. Mamy tak. Mamy co? Kostkę jedną. Przycisk. I drugi przycisk. I trzeci przycisk. Ok. To powinno być w miarę proste. Tylko, że... Mam nadzieję, że tam jest drabina. Jest. Bo gdybym się teleportował, to bym nie wyszedł. A jak to otworzyć? Od środka czerwonym. Dobrze. Nie, ale nie da się tak od środka. Trzeba tak. Pyk, pyk, pyk zrobimy. No i teraz to już powinno być w miarę proste, bo... aha, tutaj jeszcze. Chyba muszę wynieść zaraz. A, okej. Okay. Mamy teleport i to jest wszystko, co chcieliśmy stamtąd mieć. Teraz możemy otworzyć to. A dalej już sobie poradzimy z teleportem. Pyk. To akurat jest... O! Bardziej proste niż myślałem. Dobra, chciałem jeszcze być sprytniejszy i zrobić tak. Ale o, nie było to potrzebne. Wejdź do wieży. Czy jednak może to nie jest koniec? Czy o tej wieży mowa? Pytanie, jak tam się wchodziło? Tamtędy jakoś? Czy nie? Kurczę. To jest podstawa wieży, a to ja chyba jestem trochę w przeciwnym kierunku, nie tam, gdzie trzeba. Okej. Tędy. Tędy. Pewnie powinienem bardziej się kompasem tutaj orientować, ale... Cześć! No, zobaczmy, jak te trisy działają. Aha! Czyli mamy jakieś określone te trisy. Nie wiem, skąd je mamy i dlaczego. To wydaje się dziwne. Co to jest to czerwone? Czy to jest... Tak, to jest jakby... To są te... segmenty łączące. My idziemy tam. Trochę jest to... Prawy to rotate. Aha, w ten sposób można obracać.
Dobra, ten już zużyty. Co mamy? Dalej. Chwila, co? Aha, jak tutaj podejdę, to się robi. A czy mogę obrócić? To jest ciekawe. No, chyba źle to zrobiłem. Ogólnie. Może tak. O, o, to wygląda nieźle. Ale nie do końca. Fail. Nie mogę zacząć. Jolo! O nie, nie mogę tu skakać. Czuję się oszukany. Dobra, czy mogę zdemontować od środka? Chcę tamten też zdemontować, halo. Czy on już jest zdemontowany? A no, nieważne. Nie, nie, nie. Czy to może dobrze? Nie, to było źle. Kurczę, trochę to dezorientujące. Rozmontujmy wszystko. Początek chyba był dobry, też trudno powiedzieć. O, to wygląda nieźle. Nie, myślę, że to nie będzie dobrze. No teraz dopiero, kurczę. Podejrzewam, że to nam niewiele da. Chociaż... nie. Ho. Okej, to jest bardziej upierdliwe niż te tetrisowe zagadki z jedynki. Może tak. Kto wie? O! Czyżby? To jest źle. Ej, no naprawdę muszę się aż do czerwonego podłączyć? Przecież mogę przejść. Łaj! No dobra, rozumiem, czyli muszę połączyć to tak jak jest. Inaczej nie pyknie. To nie fajnie. Może teraz. O! Cud. O. O Jezus, więcej. To będzie nasze Nemezis na pewno. Zaraz, a? Okej. Okay. Nie wiem, czy te Tetrisy, co determinuje, jakie one są, czy są zawsze takie same, czy co? Czyli zaraz, zielony jest z mojej strony, czerwony jest dalej. Nie, to chyba będzie źle. No, tak też nie będzie. No, to wygląda obiecująco. Średnio mi się podoba to tetrisowanie, ale
obsesja Tetrisa, widzę, jest silna. Czy to będzie koniec dema? Czy jeszcze coś nas tu czeka? Chyba koniec. Czy nie? Nie. Okej. Nieźle. Jestem pod wrażeniem. No i tak jak mówiłem, w opisie podam, jak to demo zainstalować. A może już do tego czasu będzie normalnie na Steamie. Ale wystarczy tam gdzieś, nie wiem, powinno się dać albo uruchom, albo w przeglądarkę wpisać. Chyba też powinno zadziałać to, co tam wam podam w opisie. Link do Steama to jest po prostu i to powinno umożliwić normalnie zainstalowanie tego demo. No, nie mogę się doczekać generalnie. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.